grupa numer 3. Grupa numer 3 to grupa pielgrzymująca w charyzmacie kapucyńskim, bo opiekę duchową sprawują tutaj ojcowie i bracia kapucyni ze słynnej lubelskiej poczekajki. To grupa, która lubi biwakowanie oraz wcześnie wstawać, bo przecież kto wcześnie wstaje, temu Pan Bóg daje, a kiedy ranne wstają zorze? O każdej porze. Każdy śpiewa tak jak może. Tobie ziemia, tobie morze? Pan Bóg tobie w drodze dopomoże. Trzeba wstać? O, w pół do piątej. My, którzy wszystko liczymy, ciebie mamy za darmo. Dajesz nam siebie w całości i jesteś taki odrzutny. Pochodzi z parafii Poczekajka. Poczekajka. Z parafii Niepokalanego Serca Maryi i Świętego Franciszka na Poczekajce. O, tak dokładnie. Rozmawiamy z ojcem przewodnikiem. Ojcem? Ojciec Mirosław Ferenc, kapucyn. Czy ktoś ojcu towarzyszy? No mam jeszcze dwóch prezbiterów. Ojca Tomasza Wrońskiego, który przyjechał prosto z Rzymu na pielgrzymkę, i ojca Krzysztofa Przybylskiego. Pracuje w powołaniówce naszej, w prowincji warszawskiej kapucynów. Jest powołaniowcy, przyjechał z Warszawy na pielgrzymkę. To mamy trzech kapłanów. Czym charakteryzuje się grupa trzecia? Kapucyńskim stylem. Kapucyński styl, poczekajka i tak dalej. Ale z tego, co tu widzę i z tego, co się dowiedziałem, to jest jedna z dwóch pielgrzymek, które są namiotowe. Znaczy grupa namiotowa. A, no to grupa namiotowa, tak, ale akademicka też jest namiotowa, nie? I no to jest może charakterystyczne, że jesteśmy grupą namiotową i tylko namiotową. Nie przyjmujemy, jak ktoś tam do grupy, to nie ma namiotu, to nie przyjmujemy. Musi mieć namiot. A poza tym styl taki, może tam kapucyni narzucają swój troszeczkę. Więcej radości franciszkańskiej, chociaż to też jest w innych grupach. Widzę, kuchnię wozicie ze sobą, coś. To znaczy, bo tu jest coś takiego, że mamy taką ciocię Hanię. Ciocia Hania organizuje tę pielgrzymkę do 18 już lat i ona po prostu przygotowuje całe zaplecze kuchenne. Ona to wszystko mamy posiłki, mamy wodę, mamy już załatwiane samochody, bagaże i takie tam rzeczy. To ona jest taką ekipą gospodarczą, że to wszystko przygotowują. Jeżeli się zobaczy gdzieś tam, to zobaczy. Cała... Hania, nie żartuj. Ojciec przewodnik mnie tu nie rządzi. To przepraszam ja bardzo. Grupę numer 3 zapytaliśmy także o to, do czego człowiekowi potrzebny jest Kościół i kto go tworzy. Kościół to przede wszystkim ludzie, tak jak tutaj my jesteśmy wspólnotą, a potrzebni jesteśmy sobie po to, żeby pokazywać, jak dojść razem do Boga, jak dojść razem do szczęścia, już tutaj na ziemi. Mi się wydaje, że Kościół jest bardzo potrzebny, bo wiara jest potrzebna w życiu człowieka i Kościół pozwala ją jakoś wyrażać. Przede wszystkim tworzą go ludzie. A do czego jest potrzebny Kościół? Do tego, żeby żyć. Po co człowiekowi Kościół? Do zbawienia. A każdy go tworzy, kto jest w Kościele, kto jest ochrzczony, moim zdaniem. Tworzy go wspólnota, a potrzebny jest do tego, żeby... umacniał się w wierze na przykład. Albo coś takiego. Rano jest, nie mogę się wypowiedzieć dłużej.